cholernie ważny. Cholernie ważny film. Najważniejszy w całej mojej karierze. Żaden film nie był tak ważny, jak jest ten. Kochani, dotarło do mnie coś, co do wielu jeszcze nie dotarło. Że nie istnieje jeden seks. Nie istnieje coś takiego jak seks, który im więcej seksu, tym lepiej, lub im mniej seksu, tym lepiej. Seks jest spolaryzowany zupełnie na pozytywny i na negatywny. To są dwa zupełnie rodzaje seksu. Tak samo jak nie istnieje tylko jeden kolor. Czarny jest więcej lub mniej czarnego, lub więcej lub mniej białego. Nie istnieje. Nie istnieje tylko jedno dobro, nie istnieje tylko jedno zło, nie istnieje tylko coś, co się nazywa kwas i zasana. To są dwie zupełnie różne, jedno neutralizuje drugie i dlatego, drogie pokwiczanki, informacja dla was. Poznałyście w swoim życiu wasz umysł, wy, wasz umysł, poznałyście pewien jeden rodzaj seksu, który jest nie tym właściwym. Ten właściwy seks jest to anielskie podejście do złączenia się z drugim człowiekiem, do stworzenia wspólnoty całkowitej. I tylko taki sposób podejścia do seksu, do związku umożliwia przeżycie nirwany, przeżycie szczęścia, przeżycie raju. Seks, który jest sposobem na zaspokojenie popędu płciowego, to nie jest ten seks dla was. Ten seks dla was ma być się składać z czegoś zupełnie innego. Ma się składać z połączenia duchowego z facetem. Jeżeli ci się uda coś takiego wyobrazić sobie, przeżyć, osiągnąć, to dopiero w tym momencie zrozumiesz, co to jest seks. Na razie ten seks, który znasz, jest po prostu lękiem. Nie istnieje coś takiego, jak przeciwieństwo lęku. To znaczy, nie istnieje coś takiego, jak nielęk. Tym nielękiem jest odwaga. Odwaga jest to coś, jest to radość. Radość z osiągnięcia celu, z osiągnięcia tego, co się chce. I dlatego życzę ci w dniu dzisiejszym, informuję, dzisiaj jest Wigilia. Dzisiaj jest 24 grudnia i ja dzisiaj mówię ludzkim głosem do ciebie. To, co mam ci do przekazania, to jest jedno najważniejsze zdanie. Przeciwieństwem lęku nie jest brak lęku, jest odwaga. Przeciwieństwem negatywnego podejścia do seksu jest po prostu ogromna radość z posiadania drugiego człowieka i połączenia się w jedność. W jedność. W jedność. Życzę ci, żebyś jak najszybciej to przeżyła.